należąca do grupy azoty policehauda fosfogipsu, będąca odpadem z produkcji kwasu fosforowego, funkcjonuje od 1970 roku. Składowisko, zwane niegdyś z racji swojego koloru białą górą, jest obecnie zadrzewione. Zielone zbocza to największe i jedyne tego typu ciągle czynne składowisko w Polsce o powierzchni 270 hektarów. Na składowisku obecnie jest zeskładowanych ponad 100 milionów ton fosfogipsu i rocznie przybywa nam ponad 2 miliony ton. W 2016 roku grupa Azoty uzyskała pozwolenie na podwyższenie poziomu składowania fosfogipsu z 40 metrów do poziomu 60 metrów nad poziomem morza, co automatycznie przedłużyło czas eksploatacji składowiska o ponad 20 lat. Za sprawą osadów z oczyszczalni ścieków, które neutralizują kwasowość fosfogipsu i chronią przed pyleniem policką hałdę, obficie porasta roślinność. Dzięki konsystencji ciasta osady idealnie nadają się do kształtowania oraz pokrycia skarb. Nad bezpieczeństwem składowiska i jego odpowiednim formowaniem i odwadnianiem czuwa załoga Wydziału Składowisk Grupy Azoty Police. Obecnie na składowisku pracuje prawie 100 pracowników, których głównym zadaniem jest utrzymanie ciągłości ewakuacji fosfogipsu, bo wiadomo, że to limituje nieprzerwaną produkcję kwasu fosforowego i w konsekwencji też nawozów. Ze względu na zakwaszenie i rozmakanie pod wpływem wody, odpady z produkcji kwasu fosforowego nie mogą być wykorzystywane w budownictwie i stosowane w drogownictwie. Z tego powodu na całym świecie fosfogips najczęściej ląduje na składowiskach, tworząc okazałe białe hałdy. Generalnie składowisko jest obiektem bardzo bezpiecznym z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że jest szczelne i odgrodzone czy to od Odry, czy od kanału barkowego wałem przeciwpowodziowym, a po drugie jest wyposażone w system rowów opaskowych, za pomocą którego zbierane są odcieki ze składowiska i przesyłane są do zakładowej oczyszczalni ścieków. Fosfogips jest transportowany systemem przenośników taśmowych o łącznej długości aż 10 km. 1000 ton osadów z oczyszczalni ścieków na dobę jest wwożonych na górę wywrotkami. Odległość od wytwórni kwasu fosforowego do czoła skarpy wynosi około 4 km. Stwarza to trudności w utrzymaniu technicznym infrastruktury transportowej. Dlatego jeszcze w tym roku decyzją zarządu spółka zakupi 4 ładowarki, które będą służyć bieżącemu utrzymaniu sprawności ciągów transportowych.